drugiego listu do Tymoteusza. Ty więc, synu mój, wzmacnij się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś wstaje do zapasu, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonu. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii, na którego cierpię niczym złoczyńca, aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie po to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie Słowo Boże. Apospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorze. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony i ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego. I nie odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Wir haben den dritten Strophe von dem Lied gesungen. Trzeciej zwrotce tej pieśni śpiewaliśmy razem. Lasst uns dem Heiland dienen. Chcielibyśmy wspólnie służyć Zbawicielowi Jezusowi. Wir sind hier zusammen mit jungen Geschwistern. Jesteśmy tutaj zgromadzeni z młodymi wierzącymi. Und das bedeutet, wir sind zusammen mit der Zukunft der Versammlung. A więc jest, można by to powiedzieć, że razem stanowimy przyszłość zgromadzenia. Vielleicht ist euer Dienst jetzt noch nicht so groß oder so ausgeprägt. Może wasza służba jeszcze nie jest zbyt wielka ani bardzo uwypuklona.
Fundament für die Zukunft. Ale to wy właśnie jesteście fundamentem dla przyszłości. Und deswegen wollen wir uns heute mit diesem Kapitel beschäftigen. I dlatego chcemy dzisiaj właśnie się zajmować tym rozdziałem. In diesem Kapitel finden wir sieben Bilder. Bo w tym rozdziale znajdujemy opisane 7 obrazów, die für uns wichtig sind in Bezug auf den Dienst. Które dla nas są ważne w powiązaniu właśnie z tą służbą. Das erste Bild, was vor uns kommt, ist das Kind. I pierwszy obraz, który tutaj możemy zauważyć, to jest właśnie dziecko. Das zweite Bild ist der Soldat. Drugim obrazem jest żołnierz. Vers 3. Trzeci wiersz właśnie. Das dritte Bild ist der Sportler, Vers 5. Trzecim obrazem jest sportowiec, w piątym wierszu opisany. Das vierte Bild ist der Ackerbauer. Czwartym obrazem jest rolnik. Vers 6. Szósty wiersz. Vers 15 der Arbeiter. Vers 15. Das fünfte Bild. Piąty obraz, piętnasty wiersz, znajdujemy tutaj opisanego pracownika. Das sechste Bild in Vers 20, Gefäße. Szósty obraz w wierszu 20, naczynia. Und das siebte Bild, Knecht in Vers 24. I siódmy obraz to jest sługa, opisany w 24 wierszu. Ihr seht schon, wir wollen nicht jeden Vers anschauen. A więc na pewno zauważacie, że nie będziemy tutaj chcieli wchodzić w rozważanie każdego wiersza. Aber etwas aus diesem Kapitel für uns lernen und ermuntern für den Dienst. Ale z tego rozdziału chcielibyśmy się czegoś nauczyć i zachęcić się do wykonywania służby. Aber zunächst etwas noch zu dem Brief selbst. Ale najpierw jeszcze parę słów dotyczących samego listu. Es ist der letzte Brief von Paulus. Jest to ostatni list apostoła Pawła. Es ist der Abschied von Paulus an Timotheus. Jest to pożegnanie Pawła z Tymoteuszem. Paulus muss erleben in Kapitel 1, Vers 15. Paweł musiał tego doświadczyć, o czym czytamy w pierwszym rozdziale, 15 wiersz. Dass viele sich von ihm abgewandt haben. Że wielu od niego się odwróciło. Wir leben auch in einer Zeit, wo wir sehen, dass ein Niedergang eintritt. My też żyjemy w takim czasie, w którym widzimy, że następuje ogólny upadek. Ein Bruder hat das verglichen mit einem Schiff. Jeden z braci porównał to kiedyś ze statkiem, was sinkt, który tonie. Jetzt könnte man denken, dass es am besten gemacht nicht mehr weiter. To może by teraz ktoś pomyślał, najlepiej, gdy my już nie będziemy dalej w tej sprawie działać. Warum sollen wir noch weitermachen? Dlaczego mamy jeszcze współdziałać? Aber wir wissen aus der Bibel, immer was Gott den Menschen gibt, ist dem Niedergang unterworfen. My wiemy z Biblii, że wszystkie rzeczy, które zostały ludziom powierzone, podlegają właśnie temu rozwojowi w dół, upadkowi, w kierunku upadku. Aber warum sagen wir das zu jungen Leuten, die Zukunft noch vor sich haben? Ale dlaczego mamy to mówić teraz do młodych ludzi, którzy mają przyszłość przed sobą? Weil wir müssen ein realistisches Bild haben, einerseits. Bo z jednej strony musimy dysponować realistycznym obrazem. Und andererseits wissen, für wen wir dienen. A po drugie musimy wiedzieć, dla kogo my służymy. Paulus sagt in Kapitel 1, Vers 12. Paweł też napisał w tym pierwszym rozdziale, w 12 wierszu. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ja wiem, komu ja wierzyłem. Das ist die Überzeugung, die wir auch haben müssen. To jest właśnie przekonanie, które i my musimy sobie przywłaszczyć. Dienst in der Versammlung ist für den Jesus. Służba w zgromadzeniu jest wykonywana dla Pana Jezusa. Und wir dürfen nicht den Fehler machen wie Petrus. I nie wolno nam zrobić takiego samego błędu, jak zrobił Piotr. Auf die Umstände schauen. Aby spoglądać na okoliczności wokoło nas. Menschen können enttäuschen. Ludzie mogą zawodzić.
ale nigdy nie zaprosi Chrystusa. Wenn wir aber keine Aufgabe haben in dieser Welt für den Herrn Jesus, ale nawet jeżeli nie mamy żadnego zadania w tym świecie do spełnienia dla Pana Jezusa, dann geht es in unserem Leben noch viel schlimmer abwärts. To wiedzmy, że może w naszym życiu dużo gorzej w dół się potoczyć. Ich möchte das in diesem Bereich zeigen. Ja to właśnie na podstawie tego listu chciałem pokazać. Wir haben gesehen, Kapitel 1, Vers 15, es hat sich jemand abgewandt. Tak to już wspomnieliśmy w pierwszym rozdziale, czytamy w 15 wierszu, że niektórzy się od niego odwrócili. In Kapitel 2, Vers 18, w drugim rozdziale, w 18 wierszu, lesen wir, dass Hymenäus und Philetus von der Wahrheit abgeirrt sind. Że Hymenäus i Philetus od prawdy zboczyli albo odwrócili się. Bei uns steht in der Anmerkung bezüglich der Wahrheit das Ziel verfehlen. U nas w takim odnośniku, co do słowa tej prawdy, jest wyjaśnione, że oni chybili cel. Wenn wir uns wegwenden, gdy my się odwracamy, dann werden wir auch die Wahrheit verlieren. Wtedy też i tracimy prawdę. In Kapitel 3, Vers 8, i w trzecim rozdziale, w ósmym wierszu czytamy, ist die nächste Stufe, oglądamy następny stopień, da lesen wir von Jannes und Jambres. Tam czytamy w tym wierszu o osobach Jannes i Jambres. Sie haben Mose widerstanden, którzy sprzeciwstawili się Mojżeszowi, und so widerstehen auch diese der Wahrheit. I tak samo przeciwstawiają się ci ludzie prawdzie. Wahrheit verlieren und drittens jetzt gegen die Wahrheit kämpfen. Prawdę oni pozostawiają albo tracą i koniec końców zaczynają walczyć przeciwko prawdzie. Und jetzt kommt das Schlimmste in Kapitel 4. I najgorszy stan jest wspomniany w czwartym rozdziale. 4, Vers 4. Czwarty rozdział, czwarty wiersz. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren. Oni odwrócili ucho od prawdy. Und sich zu den Fabeln hinwenden. I zwrócili się ku paściom. Dieses Hinwenden ist keine Aktivität, sondern es passiert automatisch, ohne mein eigenes Tun. W oryginale w tym słowie zwrócić się, to jest zawarta taka treść, że to nie wymaga żadnej aktywności z naszej strony. Po prostu to dzieje się automatycznie. Es ist ein Wort im Grundtext. Jest to słowo w oryginale takie użyte, was man zum Beispiel mit Knie verrenken oder ausrenken, wenn man das Knie ausrenkt. Man geht und auf einmal ist es ausgerenkt. Można porównać z wykręceniem na przykład kolana, gdy ktoś idzie i nagle skręci sobie staw kolanowy. Das ist sehr ernst für unser Herz. I to taki stan jest bardzo poważny dla naszego serca. Wenn wir den Herrn Jesus aufgeben, bo gdy my pozbędziemy się Pana Jezusa und die Wahrheit, i prawdy, es wird automatisch uns etwas anderes gegeben. Automatycznie coś innego jest nam darowane. Wir könnten jetzt aus der Geschichte viele Beispiele geben, die sehr erschreckend sind. Moglibyśmy z historii przytoczyć wiele różnych przykładów, które są przerażające. Wir haben das im Lied auch gesungen. Wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Również w tej pieśni śpiewaliśmy, że gdy odwrócimy się od Ciebie, nastaje ciemność wokoło nas. Aber wir wollen nicht uns mit der Finsternis beschäftigen. Ale przecież my nie chcemy się zajmować ciemnością. Wir wollen jetzt schauen auf die Person des Herrn Jesus. My chcemy teraz spoglądać na osobę Pana Jezusa. Wir sind zwar auf einem sinkenden Schiff. My wprawdzie znajdujemy się na statku, który tonie. Aber der Jesus ist da. Ale Pan Jezus jest z nami. Und es wird nicht untergehen. I wiemy, że ten statek nie zatonie.
Gehen wir jetzt zu diesen Bildern, die wir gelesen haben. I teraz przejdźmy do tych obrazów, o których czytaliśmy w rozdziale. Das erste Bild ist das Kind. Pierwszym obrazem jest właśnie dziecko. Paulus und Timotheus hatten ein gutes Verhältnis. Paweł i Tymoteusz cieszyli się takim dobrym, zaufanym stosunkiem między sobą. Und das ist auch wichtig für jede Generation, dass wir ein gutes Verhältnis zwischen alt und jung haben. I to jest ważne w każdej generacji, aby istniał dobry właśnie związek pomiędzy starszymi i młodszymi. Die alten Geschwister sind nicht vollkommen. Starzy wierzący wcale nie są doskonałymi. Wir junge Geschwister auch nicht. My, młodzi wierzący, też nie jesteśmy doskonałymi. Aber wir können trotzdem viel voneinander lernen. Ale pomimo tego możemy się jedni od drugich dużo nauczyć. Wir schauen nicht auf Personen. Bo my nie patrzymy na osoby. Aber trotzdem wollen wir einen gemeinsamen Weg gehen. I pomimo wszystko chcielibyśmy iść społeczną drogą. Und hier in diesem Anfang finden wir jetzt vier Generationen. I tu na samym początku znajdujemy opisane cztery generacje. Zuerst Paulus. Najpierw oglądamy tutaj Pawła. Er sagt, er hat von mir, du hast von mir gelernt. On powiedział tutaj, ty ode mnie się nauczyłeś. Die zweite Generation ist Timotheus, du. Drugą generacją jest Tymoteusz. On mówi, ty. Und er sagt, vertraue es treuen Leuten an. Dritte Generation. I on mówi do Tymoteusza, przekaż to wiernym ludziom, czy godnym zaufania, czyli już trzeciej generacji. Und diese Leute sollen tüchtig sein, auch andere zu lehren. Vierte Generation. I koniec drugiego wiersza, takim ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać, czyli widzimy czwartą generację. Wir sehen also, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu lernen, zu kennen. A więc widzimy, jak to rzeczą jest ważną, aby poznać, nauczyć się tą prawdę. Aber Gott gibt uns immer etwas, damit wir es auch weitergeben. Ale Bóg zawsze nam daje możliwości, abyśmy to dalej podawali. Das ist für die Kinder manchmal nicht einfach. To szczególnie dla dzieci często nie jest łatwą rzeczą. Ich habe vier Kinder. Ja mam czwórkę dzieci. Und wenn ein Kind eine große Schokolade bekommt, jeżeli jedno dziecko otrzymuje dużą czekoladę, am liebsten nimmt es sofort es mit auf ihr Zimmer, to najchętniej zabrałoby ze sobą do swojego pokoju, damit keiner etwas abbekommt, aby nikt inny ani kawałka z niej nie dostał. Aber das ist nicht die Weise von Gott. Ale taki nie jest sposób postępowania Boga. Gott gibt, Bóg daje, damit wir weitergeben. Abyśmy my dalej podawali. Das ist ein wichtiges Prinzip, was wir schon mit der Schokolade lernen können. To jest bardzo ważna zasada, którą my możemy się właśnie nauczyć na przykładzie tej czekolady. Teilen und weitergeben nach Glück. Bo dzielić się, podawać dalej, to uszczęśliwia. Aber meistens müssen wir das erst lernen. Ale w większości przypadków musimy się tego nauczyć. Gehen wir zum zweiten Bild. I teraz przejdźmy do drugiego obrazu. Der Soldat. Żołnierz. Was bedeutet in der Verbindung für den im Dienst für den Jesus ein Soldat? Jakie ma tutaj powiązanie ten żołnierz ze służbą wykonywaną dla Pana Jezusa? Der Soldat nimmt teil an Trübsalen, steht im Vers 3. Ten żołnierz bierze również udział w tych wszystkich uciskach. W trzecim wierszu mamy to napisane. Soldat sein ist nicht einfach. Nie, być żołnierzem to nie jest prosta sprawa. Das ist ein großer Verzicht. Bo to oznacza, że będziemy musieli z wielu rzeczy zrezygnować. Er bekommt einen Auftrag. Bo żołnierz otrzymuje zadanie. Und dann muss er ihn ausführen. I musi to zadanie wykonać.
fühle, ich habe einen Bauernhof oder ich habe ein Haus oder was auch immer. Er muss geben. On nie może powiedzieć, ja przecież mam rodzinę, ja mam gospodarstwo rolne, albo ja mam obowiązki w domu. Nie, on musi iść i ten rozkaz spełnić. Dienst für den Jesus i służba dla Pana Jezusa ist nicht nur eine Feierbesuch oder nur etwas Schönes. To nie jest tylko odwiedzanie jakiejś uroczystości i tylko uczestniczenie w przyjemnych, pięknych rzeczach. Man erlebt zum Beispiel auch viele Trübsale. Bo możemy właśnie też i przeżywać wiele różnych ucisków, zasmucających rzeczy. Da sehen wir als zweites in Vers 4, was der Soldat kennt, den Soldat kennzeichnet. A następne cechy dotyczące żołnierza mamy wymienione w czwartym wierszu. Wir sollen uns nicht verwickeln in die Beschäftigungen des Lebens. My nie powinniśmy dać wplątać się w sprawy doczesnego życia, sondern dem gefallen, der uns angeworben hat. Ale starać się podobać temu, który nas zwerbował. Das heißt, wir müssen auf den schauen, der uns den Auftrag gegeben hat. To oznacza, że my musimy spoglądać na tego, który nam dał to zlecenie. Einflechten oder verwickeln ist auch etwas, was wie automatisch geht. Wenn wir nichts anderes tun, werden wir automatisch eingeflochten, verwickelt. Hier dieses Wort verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens. Ist auch passiv. Tutaj słowo wplątać się w czwartym wierszu jest to słowo, które jest słowem też i takim statycznym i dzieje się to automatycznie. Jeżeli my nie będziemy aktywni, to automatycznie wplątujemy się w sprawy doczesnego życia. Ich denke, wir kennen das alle. Myślę, że my wszyscy to znamy. Heute sagen wir einmal, ist ein Samstag ohne ein Termin. Bo na przykład mówimy, dzisiaj jest sobota, w której nie ma jakiegoś terminu. Und was machen wir? I co wtedy robimy? Erst einmal lange schlafen. Po pierwsze, najpierw trzeba się dobrze długo wyspać. Und dann nachschauen. A potem zobaczymy, co będzie. Und dann hierhin und dorthin. Potem zwracamy się tu i potem tam się zwracamy. Und dann schauen wir auf die Uhr. I nagle spoglądając na zegar stwierdzamy, o, schon Nachmittag. O, już jest popołudnie. Und schon ist ein Tag wieder vorbei. I znowu dzień przemija. Und wir haben eigentlich nichts falsch gemacht. I w zasadzie niczego błędnego czy złego nie wykonywaliśmy. Aber wir haben auch nichts für den Herrn getan. Ale również jednocześnie nie wykonaliśmy niczego dla Pana. So ist es gut, wenn wir wissen, was können wir tun für den Jesus? I dlatego jest to rzeczą dobrą, abyśmy to wiedzieli, co możemy wykonywać dla Pana Jezusa. Es fängt nicht an mit einem Flug nach Afryka. Na pewno taka służba dla Pana Jezusa nie rozpoczyna się od lotu do Afryki. Vielleicht ist das einmal das Ergebnis. Może kiedyś to będzie taki końcowy skutek. Du sprichst vielleicht Französisch oder Englisch. Może na przykład ty dobrze mówisz w języku angielskim lub francuskim. Aber das bedeutet nicht automatisch, du wirst Missionar. Ale to wcale automatycznie nie oznacza, że zostaniesz misjonarzem. Fange mit den Aufgaben an, die du hier und heute siehst. Rozpocznij od wykonywania zadań, które dzisiaj i tutaj widzisz wokoło siebie. Kleine Aufgaben müssen auch gemacht werden. Bo małe zadania też muszą być wykonane. Und das sind wichtige Aufgaben. I okazuje się, że to są ważne zadania. Der Jesus sagt in Matthäus 25. Pan Jezus powiedział też w Mateusza w 25 rozdziale. Was ihr einem dieser getan habt, habt ihr mir getan. Co żeście wykonali jednemu z tych maluszkich, to mnie wykonaliście, dla mnie to zrobiliście. Was hat was haben sie getan? A co oni takiego uczynili? Ein Glas Wasser gereicht. Oni podali na przykład szklankę wody. Ein Besuch gemacht. Na przykład kogoś odwiedzili. Wir sehen Gott sieht jede Aufgabe. A więc widzimy, że Bóg widzi każde wykonane zadanie.
Jetzt kommen wir zum dritten Bild, dem Sportler. I teraz możemy przejść do trzeciego obrazu, czyli do sportowca. Wir sehen das im Kampf, da haben wir eine Anmerkung, da heißt es Kampfspiel, Vers 5. W piątym wierszu w stosunku do tej walki, którą on tutaj ma walczyć, to mamy też w niemieckim tłumaczeniu taki odnośnik, że chodzi tutaj o walkę w jakiejś grze. Das Bild ist hier ganz einfach. Obraz tutaj w tym wierszu jest bardzo prosty. Wenn wir zum Beispiel an einen Wettlauf denken, gdy pomyślimy na przykład o wyścigach na bieżni, dann wollen alle immer zuerst loslaufen. To na pewno wiecie, że wszyscy chcą wystartować jako pierwsi. Aber dann gibt es einen Fehlstart. Ale bardzo często się okazuje, że następuje Fallstart. Und wenn ich glaube, wenn man zweimal fehlgestartet ist, ist man disqualifiziert. I o ja dobrze sobie przypominam, jeżeli ktoś dwukrotnie popełni Fallstart, to jest dyskwalifikowany. Und das ist hier auch das Bild. I właśnie taki obraz mamy przed sobą. Es ist das Werk von dem Herrn Jesus. Mamy przed sobą dzieło Pana Jezusa. Und da geht es um seine Regeln. I tu chodzi właśnie o jego zasady. Und seine Regeln müssen wir beachten. A my musimy wykonać jego, albo postępować według jego zasad tych postępowania. In der Welt sagt man, der Zweck heiligt die Mittel. W świecie mówi się, że cel uświęca środki. Aber das gilt nicht für den Gläubigen. Ale to nie jest obowiązujące dla wierzących. Es kommt nicht nur auf das Was an. Bo tutaj nie chodzi tylko o to, jaki jest cel, sondern auch wie wir etwas tun. Ale właśnie chodzi o to, w jaki sposób my coś wykonamy. In Kapitel 4, Vers 8. W czwartym rozdziale, w ósmym wierszu możemy przeczytać. Spricht er von der Belohnung. Mówi on tutaj o wynagrodzeniu, nagrodzie. Und er sagt, er bekommt die Krone der Gerechtigkeit. On tutaj mówi, że on otrzyma tą koronę sprawiedliwości. Weil Paulus das getan hat, was richtig ist vor Gott. Nicht nur was, sondern auch wie. Dlatego, że Paweł wykonał wszystko to, co było właściwe w oczach Bożych. Nie tylko ten cel, ale również w jaki sposób to wykonał. U nas jest tutaj już to słowo wieniec sprawiedliwości. Wieniec lub korona. Also wir haben gesehen, wir sind verbunden in vielen Generationen. A więc stwierdziliśmy, że jesteśmy połączeni wszystkie, czy wiele generacji. Der Herr Jesus ist unser Auftraggeber. A Pan Jezus jest tym, który daje nam zlecenia. Es gelten seine Regeln. I obowiązują jego zasady postępowania. Und jetzt kommen wir zum Ackerbauer. I teraz możemy przejść do tego opisu rolnika. Und das ist ganz einfach zu formulieren. I to można bardzo prosto sformułować. Von nichts kommt nichts. Z niczego też nie będzie niczego. Dienst für den Herrn Jesus ist Arbeit. Służba dla Pana Jezusa to jest praca. Und hier steht, der Ackerbau muss zuerst arbeiten. I tu jest napisane, że rolnik musi najpierw pracować. Wir würden gerne mithelfen bei der Ernte. My na pewno byśmy bardzo chętnie chcieli pomagać w czasie żniw. Aber die Ernte kommt zum Schluss. Ale przecież wiemy, że żniwa są na sam koniec. Zuerst müssen wir investieren. Najpierw my musimy zainwestować. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15. A Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdział. Vers 10. Ich habe mehr gearbeitet als alle. Wiersz 10. A ja pracowałem o wiele więcej niż wszyscy pozostali. Stellen wir mal vor. I tak wyobraźcie sobie coś takiego. Es gibt heute einen Auftrag, den Hof zu fegen. Że dzisiaj otrzymalibyście zadanie, aby całe to podwórko zostało pozamiatane. Und alle von uns wollen mehr fegen als der andere. I wszyscy z nas chcieliby więcej pozamiatać niż ktoś drugi. Das wäre
Aber Paulus sagt in dem gleichen Vers, ale Paweł w tym samym wierszu jeszcze to powiedział, sondern die Gnade in mir, ale to sprawiła łaska we mnie. Also unsere Verantwortung ist arbeiten, a więc po naszej stronie odpowiedzialności znajduje się wykonanie pracy. Aber wenn wir arbeiten dürfen und können, ale jeżeli możemy pracować i potrafimy pracować, dann ist immer wichtig, wir bedenken, es ist die Gnade. To zawsze jest to bardzo ważne, abyśmy zawsze pamiętali, że jeżeli możemy pracować, to tylko z łaski. Das ist nicht Mathematik. To nie jest rzecz, która podlega wykładni matematycznej. Aber 100% ist unsere Verantwortung und 100% ist es Gnade. Ale okazuje się, że tutaj wymagane jest 100% naszej odpowiedzialności i dzieje się to na podstawie 100% łaski. Lesen wir dazu noch einen Vers aus dem Prediger. Przeczytajmy jeszcze do tego z Kaznodziei Salomonowej. Prediger 11. 11 rozdział. Księga Kaznodziei Salomona, 11 rozdział. Vers 1 und Vers 6. Wiersz pierwszy i szósty. Kaznodziei 11, 1 i 6. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. Es gibt aber in diesem Vers auch noch eine Schönheit. Wir haben hier noch eine Anmerkung bei uns in der Übersetzung. Tu w tych wierszach jest jeszcze jedna piękność zawarta, a my możemy to oglądać na podstawie odnośnika, który w naszym niemieckim tłumaczeniu Biblii jest dopisany. Man kann auch lesen. Można by było ten wiersz i tak przeczytać. Der arbeitende Ackerbauer. Że ten pracujący rolnik soll zuerst die Früchte genießen. Powinien najpierw korzystać z plonów. Also die eine bedeutet haben wir arbeiten. Jetzt für ein erst. Jedno znaczenie tego wiersza jest takie, że najpierw należy pracować. Aber die zweite Möglichkeit ist auch, wenn es Frucht gibt, darf der Bauer, der gearbeitet hat, zuerst genießen. Ale drugie znaczenie jest takie, gdyż wyjmuje się owoc, to ten rolnik, który pracował, wolno mu z tego owocu korzystać. Wir wollen zum Schluss noch den Herrn Jesus als Beispiel zeigen aus Psalm 126. I jeszcze chcemy z Psalmu 126 zobaczyć to na przykładzie Pana Jezusa. Vers 6. 126 Psalm, 6 wiersz. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno ziemne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Der Jesus hat auch gearbeitet. Pan Jezus też pracował. Und sagt in Jesaja, umsonst habe ich mich abgemüht. I jest napisane w księdze Izajasza, na próżno się trudziłem. Es kann sein, może tak się zdarzyć, ich mache eine Aufgabe für den Jesus, że będę wykonywał jakieś zadanie dla Pana Jezusa und ich sehe überhaupt keine Frucht. I nie będę mógł oglądać w ogóle żadnego z tego owocu. Aber ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ale ja przecież wiem, komu ja uwierzyłem. Und vielleicht sehe ich die Frucht erst in der Ewigkeit. Może tak być, że ten owoc może dopiero zobaczę w wieczności. Ich habe vor kurzem eine Begebenheit gehört. Niedawno właśnie słyszałem o takim zdarzeniu. Ein Bruder hat sehr lange Jahre Traktate verteilt. Że jeden z braci wiele lat rozdawał traktaty. Er hat niemals eine Reaktion gehört. I nigdy nie słyszał, żeby nastąpiła jakakolwiek reakcja u tych ludzi. Und Jahre später. I po wielu latach. Ein Bruder ist an einem ganz anderen Ort. Jeden z braci znajdował się na całkiem innej miejscowości. Weit entfernt. Daleko od tego brata oddalonej. Und trifft einen anderen Gläubigen. I tam spotyka innego wierzącego. Und erzählt, ich bin errettet worden, weil ich ein Traktat in der und der
I temu opowiada, że ja się nawróciłem z tego powodu, że otrzymałem traktat w tej i w tej miejscowości. Und später kam auf einmal die Verbindung zu diesem Bruder, der noch nie eine Reaktion gehört hat. I później dopiero nastało spotkanie z tym bratem, który nigdy nie widział jakiejkolwiek reakcji u tych, którzy te traktaty odbierali. Also wir arbeiten, wir werfen unser Brot auf die Fläche. A więc my pracujemy, my rzucamy chleb na powierzchnię wody. Es ist genial, wenn wir manchmal Frucht sehen. Jest to łaskę, jeżeli czasami zobaczymy owoc. Aber wir tun die Arbeit nicht für die Frucht. Ale my mamy wykonywać tę pracę nie z tego powodu, aby oglądać owoc, sondern zuerst für den Herrn. Ale dla, najpierw dla samego Pana. Noch ein Nebengedanke zu diesem Kapitel in Vers 8. Jeszcze jedna taka uzupełniająca myśl związana z 8 wierszem. Das ist hier sehr schön zu sehen. Jest to bardzo piękne tutaj zobaczyć. Und ein sehr wichtiger Gedanke in Bezug auf die Wahrheit über die Geschichte der Menschen. I to jest bardzo piękna myśl powiązana z całą prawdą dotyczącą ludzkości. Wir finden in Vers 8 możemy tu zauważyć w wierszu 8 eine Kurzzusammenfassung von dem Römerbrief Kapitel 1 bis 11. Krótkie streszczenie tego 11 rozdziału listu do Rzymian. Es gibt zwei wichtige Punkte in Bezug auf den Herrn Jesus. Są dwa ważne punkty łączące się z Panem Jezusem. Erstens, auferweckt aus den Toten. Po pierwsze, został zmartwychwstany z umarłych. Das ist die Grundlage für die christliche Lehre. To jest podstawa tej chrześcijańskiej nauki. Wenn Christus noch im Grab wäre, wären wir noch in unseren Sünden. Gdyby Chrystus pozostał dalej w swoim grobie, to my do dzisiaj bylibyśmy jeszcze w naszych grzechach. Das ist Römer 1, Kapitel 8. Tak brzmi treść listu do Rzymian od 1 do 8 rozdziału. Der zweite Punkt ist aus dem Geschlecht Davids. Ale drugi punkt tutaj jest wymieniony w tym 8 wierszu, że on jest z rodu Dawidowego. Das ist Kapitel 9 bis 11 von Römerbrief. I o tym mówi właśnie, mówię o rozdziale od 9 do 11 listu do Rzymian. Wir sehen, es ist ein göttliches Werk, was der Jesus gemacht hat. A więc widzimy, że to jest boskie dzieło, które dokonał Pan Jezus. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Które ciągnie się przez całą Biblię. Der Jesus hat eine himmlische Braut. Bo Pan Jezus ma tą niebiańską opowiednicę. Aber der Jesus hat auch eine irdische Braut. Ale Pan Jezus również posiada tą ziemską opowiednicę. Und sogar auf dem letzten Blatt der Bibel spricht er davon. I nawet na ostatniej stronie Biblii o tym mówi. In Offenbarung 22. W Objawieniu, w 22 rozdziale czytamy. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Ja jestem korzeń i ród Dawidowy. Und der glänzende Morgenstern. I jestem tą błyszczącą gwiazdą zaranną. In heute gibt es viele Gläubige, die vermischen die Wahrheit über Israel und die der Versammlung. Dzisiaj w świecie jest bardzo wielu wierzących, którzy mieszają prawdy dotyczące Izraela i zgromadzenia. Und dann wird es chaotisch. I wtedy ta nauka jest chaotyczna. Wir sehen das in den Kirchen. My to możemy oglądać we wszystkich też otaczających kościoła. Kleidung, altar, alles ist aus Israel übernommen. Te stroje kapłanów, ołtarze w kościołach, wszystko to zostało przejęte z Izraela. Wir können auch das niemals nachmachen. My też nie możemy tego nigdy podrobić. Wenn ich zum Beispiel an eine Ehe, das vergleiche mit einer Ehe, bo gdy ja na przykład bym to porównał z jakimś małżeństwem. Es gibt niemals die Möglichkeit, mit zwei Frauen zusammen eine Ehe ein Ende zu finden. Bo nigdy nie istnieje taka możliwość, aby z dwoma niewiastami dojść do związku małżeńskiego. Da sehen wir, es ist göttlich. A więc po tym to poznajemy, że ta rzecz jest boska. Er kommt mit Israel zum Ziel. Bo on do swojego celu dojdzie zarówno z Izraelem, aber er hat auch eine himmlische Braut. Ale również też posiada niebiańską oblubienicę.
Und das hier sagt zu Timotheus, halte im Gedächtnis. Das ist sehr wichtig. I on tutaj mówi do Tymoteusza, ale ty wszystko to miej na uwadze, czy pamiętaj o tym. Gehen wir jetzt zu dem fünften Bild. I przejdźmy teraz do piątego obrazu. In Vers 15, w 15 wierszu zawartego, der Arbeiter. Tutaj mamy przedstawionego pracownika. Was bedeutet dieses Wort für uns? Co to słowo dla nas oznacza? Dieses Wort hat nicht so sehr mit Arbeiten zu tun, viel Arbeiten. Te słowo nie tak bardzo łączy się z samą pracą, albo dużą ilością pracy. Sondern es kann man auch übersetzen mit Facharbeiter. Ale można by było te słowo przetłumaczyć, że mowa jest o fachowcu. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Autos. Ja na przykład niewiele mam pojęcia na temat samochodów. Vor einigen Wochen ist der Wagen von meinem Bruder kaputt gewesen. Parę tygodni temu zepsuł się samochód mojego brata. Die Batterie war leer. Bateria odmówiła posłuszeństwa. Und wir haben ein Kabel schwarz und rot. To znaczy akumulator. My oczywiście wzięliśmy kable czarny i czerwony. Und ich wusste nur, plus ist wichtig an beiden Batterien von zwei Autos. Ja tylko wiedziałem, że ważne jest, żeby połączyć plus z plusem tych dwóch akumulatorów, tych dwóch. Minus to minus. I minus z minusem. Aber es war falsch. Ale to było błędne. Ein Punkt muss an die Karosserie, an die Außenkappe. Jeden z punktów zaczepienia musi zawsze dotykać karoserii. Und wir haben immer versucht. My ciągle na nowo próbowaliśmy odpalić, startować i startować. Wir haben kein Ergebnis. I nie mieliśmy tutaj sukcesu. Wir haben abgebrochen. I zrezygnowaliśmy. Wenn ich jetzt ein Kfz-Mechaniker wäre, ein Automechaniker. Gdybym ja teraz był mechanikiem samochodowym, ich muss mich schämen. To musiałbym się wstydzić tego. Ich habe gelernt, mit Autos zu reparieren. Bo uczyłem się naprawiać samochody. Und ich kann auch nicht einmal eine Batterie wieder starten. A nie potrafiłbym w tym momencie wzmocnić akumulatora drugiego samochodu. Und genau das ist das Bild. I dokładnie taki obraz tutaj mamy przed sobą. Unser Thema ist Gottes Wort. Naszym fachowym tematem jest właśnie Słowo Boże. Und da sollen wir zu Hause sein. I my powinniśmy być zapalbrat z tą pracą. Wir sollen es weitergeben. My nawet mamy tę pracę podawać dalej. Aber ich kann nur das weitergeben, was ich auch weiß, was in der Bibel steht. Ale mogę tylko podać dalej to, co sam się nauczył z tego, co jest napisane w Biblii. Ich kann nicht erwarten, dass die Stelle, die ich suche, auf einmal vom Himmel fällt. Ja przecież nie mogę tego oczekiwać, że miejsce, o którym myślę, ale tak z daleka, nagle mi spadnie z góry, z nieba. Und so sagt Paulus hier, wir sollen ein Arbeiter sein, der sich nicht zu schämen hat. I Paweł do nas tutaj napisał, że mamy być takimi pracownikami, którzy nie będą się wstydzili wykonanej pracy. Und am Anfang heißt es fleißig sein, Gott sich bewährt darzustellen. I na samym początku tutaj czytaliśmy, staraj się pilnie albo usilnie w naszym tłumaczeniu, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. Arbeiten für den Herrn Jesus geschieht nicht vor den Augen der Menschen unbedingt. Pracować dla Pana Jezusa to niekoniecznie wykonywać pracę, która jest publicznie widoczna dla innych. Sie fängt an auf den Knien im Gebet. Bo tego rodzaju praca rozpoczyna się od modlitwy na kolanach w skrytości. Unsere Ausrichtung ist nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Bo nasz kierunek, w którym się zwracamy, to nie najpierw kierunek do ludzi, tylko kierunek zwrócony w kierunku Boga. Hier können wir sehr fromm aussehen.
Bo tutaj na sali możemy wszyscy wyglądać bardzo pobożnie. Vielleicht haben wir sehr viel in der Bibel unterstrichen, oder? Może również i w naszej Biblii, żeśmy bardzo dużo miejsc podkreślili. Aber das ist nicht Arbeit für den Jesus. Ale to nie jest praca dla Pana Jezusa. Und dann lesen wir noch einen letzten Punkt am Ende von dem Vers. I jeszcze czytamy jeden ważny punkt pod koniec tego wiersza. Der das Wort der Wahrheit recht teilt. Oder gerade Richtung schneidet. Który należycie wykłada słowo prawdy. Albo te słowo tutaj można też przetłumaczyć. Który prosto, w jednym prostym kierunku to wykłada. Wir brauchen immer eine Ausgewogenheit. Zawsze potrzebujemy zrównoważenia. Wenn ich nur mit dem rechten Bein gut laufen kann, jeżeli ja bym tylko potrafił dobrze prawą nogą biegać, ich kriege Rückenschmerzen. To na pewno bym miał wkrótce bóle kręgosłupa. Und so müssen wir auch an der Wahrheit zwei Beine haben. I tak też, jeśli chodzi o prawdę, to musimy stać na dwóch nogach. Nehmen wir zum Beispiel das Kommen des Herrn Jesus. Na przykład weźmy sobie pod uwagę to, ten temat przyjścia Pana Jezusa. Auf was freuen wir uns? Na co? Czy z powodu czego my się ucieszymy? Auf die Entrückung? Czy my cieszymy się na pochwycenie do Niego? Zabranie przez Niego? Das ist gut, das ist schön. To jest dobre i to jest piękne. Aber es gibt auch noch eine zweite Wahrheit. Ale jest w tym zawarta też druga prawda. Der Jesus erscheint später auf der Erde. Bo Pan Jezus później też pojawia się na ziemi. Die Entrückung ist Gnade. Bo to pochwycenie przez Pana dla nas wierzących to czysta łaska. In Judas 20 sagt sogar Barmherzigkeit. A w liście Judy w 20 wierszu jest napisane nawet miłosierdzie Pańskie dla was. Aber wenn wir heute über den Dienst für den Jesus sprechen, ale gdy dzisiaj my mówimy o służbie wykonywanej dla Pana Jezusa, dann ist das mehr in Verbindung mit der Erscheinung des Herrn Jesus. To ma związek bardziej z tym drugim ukazaniem się Pana Jezusa razem z nami na tej ziemi. Und mit unserer Verantwortung. I to łączy się z naszą odpowiedzialnością. Dann wird sichtbar, bo dopiero wtedy będzie to widoczne, was wir für den Jesus getan haben. Co my uczyniliśmy, jak pracowaliśmy dla Pana Jezusa. Und wenn wir eins außer Acht lassen, jeżeli jedną z tych rzeczy po prostu zlekceważymy, na bok odłożymy, wir sprechen nur noch über die Verantwortung, Erscheinung des Herrn Jesus, i gdy tylko będziemy mówili o naszej odpowiedzialności, czyli o tym objawieniu się Pana Jezusa razem z nami na ziemi, wir können leicht gesetzlich werden, to wtedy bardzo łatwo możemy stać się ludźmi zakonnymi. Als ob das Heil oder die Zukunft von unserem Arbeiten abhängt. Bo wtedy by to tak wyglądało, jak gdyby nasze zbawienie w przyszłości zależało od obecnie wykonywanej pracy. Wenn wir nur noch über die Entrückung sprechen, ale gdy tylko znowu przeciwnie temu będziemy mówili o tym pochwyceniu nas bieżących na obłoki na spotkanie z Panem, wir können unser Sofa viel benutzen. To wtedy będziemy mogli wykorzystywać bardzo dobrze naszą wersantę. Wir werden bequem. Wtedy stajemy się ludźmi wygodnymi. Wir denken nur noch an die Gnade. Wtedy będziemy myśleli, że wszystko jest z łaski. Es ist ein schönes Thema. Naturalnie, to jest bardzo piękny temat. Aber Gnade schneiden. Ale właśnie tu chodzi o to, aby w prostym, równym kierunku rozcinać słowo prawdy. Gehen wir zum sechsten Bild. I teraz przejdźmy do szóstego obrazu. Gefäße. Naczynia. Hier finden wir zwei Vergleiche. Tutaj mamy dwa porównania przytoczone. Zuerst, wie ist das Gefäß? Najpierw, jakim jest to naczynie? Gold, silber? Czy jest złote i srebrne? Oder holstern oder irden? Albo może jest drewniane i gliniane. Das Wichtigste für den Dienst für den Herrn Jesus ist unsere Bekehrung. Ważną sprawą dla naszej służby, czy najważniejszą, jest właśnie nasze nawrócenie. Und die große Frage, die wichtige Frage ist, ist jeder hier ein Kind Gottes
zum Verkehr. I ważne, bardzo wielkie pytanie dla nas tu na tej sali. Czy każdy z was jest dzieckiem Bożym i czy jest namocony? Wenn nicht, dann bist du ein Gefäß aus Holz oder Ton. Jeżeli nie, to wtedy jesteś tym naczyniem z drewna albo z gliny. Was passiert mit Holz im Feuer? Co stanie się z drewnem w ogniu? Oder mit Ton, wenn es hinfällt? Albo z naczyniem glinianym, gdy upadnie? Es ist nicht beständig. A więc są to naczynia nietrwałe. Ich möchte euch das zeigen anhand von Saul und David. Chciałbym wam to pokazać na przykładzie Saula i Dawida. Das ist sehr interessant. To jest bardzo interesujące. Saul und David wurden beide gesalbt. Zarówno Saul jak i Dawid, obydwoje byli namaszczonymi na króla. Zum König. Na króla. Saul mit einem Ölkrug. Saul został namaszczony olejem, który znajdował się w dzbanku. Und David mit einem Ölhorn von einem Tier. A Dawid został namaszczony olejem, który znajdował się w wydrążonym rogu zwierzęcym. Und das Königtum von Saul ist sehr schnell zerbrochen. I to królestwo Saulowe bardzo szybko zostało skruszone. Er war ein ungläubiger Mann. Gdyż to był człowiek niewierzący. Und Davids Königtum war fest. A królestwo Dawida było trwałe. Also das erste ist wichtig, bekehren zu dem Jesus hin. A więc najważniejszą sprawą jest być nawróconym do Pana Jezusa. Aber im Dienst für den Herrn Jesus ist das nicht genug. Ale w wykonywaniu służby dla Pana Jezusa ta rzecz jest jeszcze niewystarczająca. Jetzt kommt die zweite, der zweite Vergleich. I dlatego tutaj musimy zajrzeć do drugiego porównania. Ein Gefäß zur Ehre und andere Gefäße zur Ehre. Bo zmianowane są tutaj naczynia, które służą do celów zaszczytnych, a drugie do celów postpolitych. Albo nawet w niemieckim jest tutaj użyte słowo niesławie. Stell dir einmal vor, ich habe einen wunderbaren goldenen, eine goldene Schüssel oder Vase oder. Wyobraźcie sobie, że ja będę miał piękną, cudowną, złotą misę albo dzban. Aber ich gehe damit in den Keller und hole Kohlen aus dem Keller. Ale ja będę używał tą misę, aby z piwnicy przynosić do pieca węgiel. Es wird nicht schön aussehen, dieses goldene Gefäß danach. Po takiej ciemności to złote naczynie nie będzie zbyt piękne. Und dieses ist auch hier das Bild. I taki właśnie mamy tutaj obraz opisany. Also die Bekehrung ist die Grundlage. A więc podstawą wszystkiego jest nawrócenie się. Aber auch, wie brauchbar bin ich für den Herrn Jesus. Ale również ważne jest, jak mogę być użyteczny dla Pana Jezusa. Und das bedeutet, ich muss ein Leben führen in Übereinstimmung mit dem Jesus. A to oznacza, że muszę prowadzić życie, które będzie w jednomyślności z wolą Pana Jezusa. Dann sind wir Vers 21 nützlich dem Hausherrn. I wtedy będziemy mogli być, tak jak jest to napisane w 21 wierszu, pożytecznymi, przydatnymi dla Pana tego domu. Und außerdem zu jedem guten Werk bereit. A poza tym do wszelkiego dobrego dzieła przygotowania. Jedem ist ein wichtiges Wort. Do każdego, to jest bardzo ważne słowo. Wir haben oft eine Vorstellung, das möchte ich lieber nicht tun, das ist zu einfach, oder ich möchte gerne das tun. My bardzo często mamy tego rodzaju wyobrażenie, o tej pracy to ja bym nie chciał wykonywać. Ona jest zbyt prosta. Ja bym chciał wykonywać coś innego. Aber wir sollen bereit sein, alles für den Jesus zu tun. Ale my powinniśmy być gotowi wszystko wykonywać dla Pana Jezusa. Bereit sein, auch die Hände einmal schmutzig zu machen. Być gotowym również i do tego, aby przy tej pracy zbrudzić sobie swoje ręce. Dann ist etwas noch vielleicht wichtig in Vers 22, was es bedeutet. I dlatego jest to też rzeczą ważną w 22 wierszu, jak tutaj czytamy.
Was bedeutet jugendliche Begierde? Co to oznacza te młodzieńcze pożądliwości? Es ist nicht so sehr gemeint Probleme, die junge Menschen haben. Tutaj nie tak bardzo mowa jest o tych problemach, które spotykają młodych ludzi. In Bezug zum Beispiel auf das andere Geschlecht. Jeśli chodzi o te związki z drugą, z drugim rodzajem płci. Sondern gemeint ist, ale tutaj mowa jest bardziej, wenn wir eine, uns wegreinigen von schmutzigen Gefäßen, jeżeli my oczyszczamy się od tych naczyń ku niesławie, dann sind wir in großer Gefahr, to wtedy my znajdziemy się w wielkim niebezpieczeństwie, stolz zu sein, że będziemy wykazywać pychę. Und dieses Problem sollen wir fliehen, weglaufen. I właśnie tego rodzaju problemów mamy wystrzegać się, a właściwie w niemieckim uciekaj od nich. Die größte Gefahr zu sündigen, największe niebezpieczeństwo, aby zgrzeszyć, ist, wenn wir treu gewesen sind. Jest wtedy, gdy właśnie byliśmy wiernymi. Dann kommt der Teufel und möchte uns zuhören. Wtedy właśnie szybko przychodzi diabeł i chciałby nas pociągnąć do upadku. Wie die Sprüche sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Dokładnie tak, jak jest napisane w przypowieści, że pycha chodzi krótko przed upadkiem. Da müssen wir fliehen. I od tego musimy właśnie uciekać. Aber wenn wir fliehen, brauchen wir auch eine andere Blickrichtung. Ale gdy my uciekamy od czegoś, to potrzebujemy też i naszego ukierunkowania, patrzenia na coś innego. Und da steht Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden. I dlatego mamy tutaj wymienione takie przymioty jak sprawiedliwość, wiara, miłość, pokój. Ein großes Feld. A więc jest to ogromne pole. Aber ein wichtiges Wort steht da noch mit denen, die den Herrn anrufen aus allen Herzen. Ale bardzo ważne jest tu jeszcze słowo dodane z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Wir haben das auch gestern Abend gesehen. Również i wczoraj wieczorem mogliśmy się temu tematowi przyglądać. Wenn wir uns wegreinigen, absondern. Gdy my odosobniamy się i my oczyszczamy się, wir sind niemals alleine. To nigdy w tym nie będziemy samotnymi. Sondern der Jesus wird uns immer andere zeigen, die auch den gleichen Weg gehen möchten. Ale Pan Jezus zawsze nam pokaże innych, którzy też mają takie pragnienia, aby tą drogą iść. Zum Schluss kommen wir zum Knecht. Siebte Bild. I na koniec przejdźmy teraz do siódmego obrazu sługi. Der Knecht des Herrn soll nicht streiten. Bo sługa Pański nie powinien wdawać się w spory. Sondern wir sollen milde sein. 24 wiersz, ale powinniśmy być łagodni, my mamy napisane uprzejmi. Milde ist unser eigenes Verhalten. Ma być łagodne nasze własne zachowanie. Und das dritte ist duldsam. A trzeci punkt, że mamy być znoszący albo cierpliwi. Das bedeutet gegenüber anderen. A to jest słowo, które jest skierowane w stosunku do innych. Wir sind oft in Bezug auf uns sehr geduldig, aber gegenüber anderen ungeduldig. Bo jakże często, jak występuje to w naszym życiu, że my w stosunku do nas samych jesteśmy cierpliwi i znoszący, a w stosunku do innych jesteśmy wymagający i zakonni. Dann haben wir ein zweites Paar, lehrfähig, ist der zweite Punkt. I drugim punktem w tym 24 wierszu to jest to, żebyśmy byli zdolni do nauczania. Das bedeutet, wir die Wahrheit kennen. A to najpierw wymaga, abyśmy znali prawdę. Aber dann geht es weiter, in Sanftmut diese Widersacher zurechtweisen. Abyśmy w łagodności potrafili znosić przeciwności. Das ist wieder das wie ich etwas tue. I tu znowu mamy ten temat, w jaki sposób ja coś wykonuję.
Also die Lehre kennen. A więc z jednej strony mamy znać naukę. Aber in der richtigen Art und Weise dem anderen sagen. Ale również też we właściwy sposób też ją drugiemu wskazać. So gehört also milde sein und duldsam zusammen. A więc to ze sobą łączy się, żeby być łagodnym i cierpliwym. Und lehrfähig und sanftmut. Ale również być zdolnym do nauki samego siebie i być również też łagodnym. Wir sehen das auch bei Paulus. My to też oglądamy w przypadku Pawła. In erster Brief Thessalonicher. W pierwszym liście do Thessalonicza. Er sagt in Kapitel 2, Vers 7. Czytamy w drugim rozdziale, w siódmym wierszu, pierwszy list do Thessalonicza 2, 7. Er war wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Am Ende vom Vers. Na koniec tego wiersza on był jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Aber er war auch in Vers 11. Ale również, tak jak czytamy w wierszu 11, był ein Vater, der die Kinder ermahnt. Jak ojciec, który napomina swoje dzieci. Beides ist wichtig. Te dwie rzeczy są ważne. Lesen wir zum Schluss noch einen Vers aus 1. Korinther 15. Jeszcze na koniec przeczytamy jeden wiersz z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału. Vers 58. 58 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 58 wiersz. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Und gehen wir jetzt noch einmal zurück zu Vers 1 in unserem Kapitel. I wróćmy teraz w naszym rozważanym rozdziale. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, do pierwszego wiersza. Er sagt dort, sei stark in der Gnade. Tutaj apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, bądź mocny w łasce. Das möchte ich zum Schluss noch vorstellen. I chciałbym na koniec właśnie wam to przedstawić. Gesetze oder Vorschriften, zakon albo przepisy, können niemals weiterhelfen. Nigdy nie będą mogły nam pomagać. Vielleicht für eine Woche. Może nam to pomoże na tydzień. Aber die Überschrift oder das Lebensmotto ist die Gnade. Ale tytułem nad życiem albo tym mottem życiowym powinna być łaska. Welche Gnade? Jaka łaska? In Christus Jesus. Łaska w Chrystusie Jezusie. Wir haben uns gestern erinnert, gib mir mein Sohn dein Herz. Wczoraj o tym wspominaliśmy. Daj mi, Synu, serce Twoje. Das macht stark. Gdyż to tylko czyni nas mocnym. Also, wir wissen, wir sind auf einem sinkenden Schiff. A więc, podsumowując, wiemy, że jesteśmy na statku, który tonie. Aber die Bilder haben uns gezeigt. Ale te obrazy, które rozważaliśmy, pokazały nam, wie groß das Feld ist für unsere Aufgaben. Jak wielkim jest pole naszych zadań. Und Timotheus sollte das weiter tun. I Tymoteusz miał to właśnie dalej wykonywać. Obwohl es nicht gut aussah. Pomimo tego, że i w tamtym czasie niezbyt dobrze sytuacja wyglądała. Auch heute sind wir vielleicht manchmal enttäuscht. Również dzisiaj bardzo często jesteśmy zawiedzeni. Aber trotzdem wollen wir in der Gnade stark sein und für den Jesus arbeiten. Ale pomimo tego chcielibyśmy być mocnymi w łasce i pracować